Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami Hollow Knight. Czas na... O, właśnie, ciekawe co z mapą. Czy w ogóle najwyraźniej nie będzie mapy tego obszaru, bo... Teoretycznie mam mapy wszystkich obszarów już. Znaczy, mam wszystkie mapy, jakie były do zdobycia. Także, ha. No może tym razem tu zajrzymy. No, a no tak. Kolejna rzecz. Jest tutaj ładnie, czyli co, tutaj jakoś trzeba zejść z góry, czy co? Nie, to będzie winda przecież. Nie, czy to jest winda? To coś włączy, ale coś otworzy. Więcej pilarek. Aha. Okej, tutaj jest bezpiecznie. Się zastanawiam się, nie wiem czy tutaj po prostu nie nagram postkomentarza do tego wszystkiego, bo na pewno będzie mi to na pewno zajmie mi to chwilę, a jakiś powiedzmy, no, co ja chcę powiedzieć. Zajmujący komentarz to nie będzie, kiedy ja będę próbował tutaj wymyśleć, jak przez to wszystko przejść. Powiem, że w Super Meat Boya za bardzo nie grałem, więc to może być upierdliwe. No dobrze, no to jesteśmy teraz w postkomentarzu, nagrywam po fakcie. Więc najpierw bardzo dobry początek w ogóle. Tak, widać, że nie grałem w Super Meat Boya. Masakra delikatna. Mam nadzieję, że mi się nie rozsynchronizuje to wszystko. W sensie nagranie wideo z dźwiękiem, który nagrywam, bo... Sony Vegas trochę zamula przy tylu cięciach, jakie jest na tym nagraniu. Dobra, udało się tutaj. Teraz oczywiście obczajanie, co dalej. No i pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, to jest to, że to nie było takie bardzo straszne. Okej, było parę momentów, które naprawdę mnie sfrustrowały. W sensie, w sumie chyba, no powiedzmy, trzy takie momenty mógłbym mniej więcej wyznaczyć, ale to powiem już, jak tam dojdziemy. No i co? Myślałem, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o checkpointy, bo nie wiedziałem dokładnie, jak to miejsce działa, ale no wystarczy tak naprawdę w większości przypadków stanąć na jakiejś w miarę prostej platformie i już jakby to jest checkpoint. No nie zawsze, jakby czasami tam troszkę dalej nas cofa. Nie wiem, czemu tutaj tak bardzo mnie to wszystko... czemu aż tyle czasu mi to zajęło, zanim po prostu byłem w stanie tam wskoczyć. Myślę, że nadużywam dasha czasami, zamiast po prostu skakać. No. Także właśnie checkpointy są dosyć... nie wiem, co to było. Checkpointy są dosyć... dosyć dobrze chyba zrobione tutaj. No, sprawdzamy, co jest dalej. Oczywiście standard. Jest kilka momentów tutaj, które są bullshitowe, ale to powiem o tym, jak już tam też dojdziemy. Na razie wszystko jest ok, tylko ja po prostu labię niemiłosiernie. Wreszcie się udało. Nie było to takie przecież trudne. Więc teraz w lewo czy w prawo. Po prawej nie widzę nic, więc najpierw sprawdzam, czy może jednak coś tu jest. Do góry się tam chyba nie da dojść za bardzo. W dole, no, też nic nie ma. Ale sprawdziłem. Nie chciałem tutaj używać Crystal Dasha w prawo na przykład, bo bałem się, że mnie to cofnie gdzieś do poprzednich jakby sekwencji. No, a tego byśmy nie chcieli. Więc po prostu idę do przodu. Nie wiem, co ten król miał za obsesję z piłami. Chyba się faktycznie w Super Meat Boya nagrał.
Większość tutaj, przynajmniej te początkowe sekwencje, nie są jakieś trudne. No, powiedzmy, okej, no tutaj nie wiedziałem, no okej, musiałem skoczyć na platformę najpierw, po co było skakać gdzieś tam w dół. Mogłem zejść niżej, mogłem tutaj na boczku z prawej strony, o właśnie, prawie dobrze, no i widać, co trzeba zrobić. Znaczy, widać, co trzeba zrobić. Tutaj już teraz widzę skrót. Można od razu skoczyć tam na dół, do dziury. Ale ja tego na początku no, nie wyczaiłem. No to mogłem troszkę bardziej pociąć, bo tu się chyba nic jakiegoś specjalnego nie dzieje. Ale tak, właśnie. Powinienem to... Miałem zamiar na początku o tym wspomnieć, ale challenge dla oglądających. Policzcie, ile razy tutaj umarłem. Znaczy umarłem. Umarłem 0 razy, ale ile razy dostałem obrażenia. Ile razy, no, mnie zrespawnowało, powiedzmy. Bo tak, tutaj nie rozumiem. Po co są tam te dalsze platformy jakieś z prawej? Znaczy, tfu, z lewej. No, że niby górą można zejść, okej. Okay, chyba po to. No, bo można tutaj byłoby po prostu przeskoczyć nad tą piłą. O. Sryć rozwala krzesło. Można by faktycznie na lewo skoczyć górą. Zamiast na dół. Nie wiem, co ja tutaj... O! Nawet tak zrobiłem. No i teraz cóż. Widzę w końcu, że jest dziura. To chyba był po prostu dash nie w tą stronę. Widzę, że jest dziura. Więc idziemy do dziury. No, mam oczywiście regenerację. Czekałem na nią. O! To było ciekawe. Że był tam jakiś piksel, na którym można było stanąć. No i tak, nadużywam dasha zdecydowanie. Zamiast po prostu zeskoczyć. Dash w takich kolcowych, kolczastych sekcjach no nie jest przyjemny. Czasami. No z czarmów to mam po prostu regenerację i ten, co daje energię, jak się dostaje obrażenia. Przeważnie czekałem na tą regenerację czasami, jak byłem bardziej niecierpliwy, to właśnie się leczyłem. Zastanawiam się, czy bez regeneracji byłbym w stanie to wszystko przejść, gdybym miał na przykład tylko Deep Focus i ten... i... w sensie no, podwójne leczenie plus energię z obrażeń. Może by wystarczyło, ale wolałem być 100% pewny, że nie umrę. Tak, tutaj wiem, że da się skakać tak po takich pionowych kolcach, też pogować do góry, ale no, nie zamierzałem tego próbować tutaj. Tu jest w miarę prosta sekwencja. No, dash i skok. Oczywiście sfejlowany, bo dlaczego nie? Także no, cały ten Biały Pałac to jest tak naprawdę wielki ciąg takich łamigłówek platformówkowych, ale czasami nie są to łamigłówki, czasami nie widać całej sytuacji i niestety trzeba reagować w locie, a czasami jest to po prostu niemożliwe jak dla mnie, dla człowieka, który pierwszy raz takie coś widzi, nie jest w stanie na tyle szybko zareagować. Tutaj no cóż, trzeba na prawo. Nie wiem, czy dwa skoki by tutaj dały radę. Raczej skok i dash jest potrzebny, tak jak zapewne to zrobię, czy nie? No, te początkowe sekcje tak mało edytowałem, ale potem już troszkę bardziej, żeby nie przedłużać. No, jestem ciekaw, ile razy tu umarłem. Zastanawiałem się, czy nie zrobić licznika, ale stwierdziłem, że to już będzie ponad moje siły chyba. Wiem, ile jest klipów, no właśnie, co prawda tam posta teraz wrzuciłem, ile jest klipów w tym nagraniu, ale no nie wszystkie to jest śmierć. Ale jakoś mi się nie chce wierzyć, że ja tam 500 razy umarłem czy coś takiego, aż tyle? Nie no, niemożliwe. Ale jeżeli ktoś policzy, to byłbym zaciekawiony. Obczajamy, a tutaj... Dwójny skok. Nawet bez dasha. No i co? Kolejna pilarka.
tym razem. No, na dosyć długim obiegu, więc łatwo ją ominąć. I co, jedyna droga w dół, no to po ścianie, bo nie wiadomo, co tam jest dalej. Ale to już jest koniec. Także pierwsza jakby taka sekwencja zrobiona, no nieważne, nie do końca zrobiona, jeszcze to nie koniec. Czy koniec? A nie, nie koniec, to są, tak, na tych przydupasach króla można się wyżywać. Tych totemów z duszami jakoś tak specjalnie dużo nie widziałem. O, to jest jedna z bullshitowych sekwencji, znaczy na początku nie, bo tutaj spoko, ale dalej, no dobra, no nie widać, co jest na dole, więc trochę na ślepo trzeba tam się poruszać. Widać, że jest platforma po lewej, to jest okej. No, tam, no jeszcze ta pierwsza jakby część nie jest bullshitowa. O, to było, nie wiem, to było głupie. Pierwsza część nie jest bullshitowa, ale dalsze już trochę bardziej. Spoko. Teraz trzeba poczekać, aż tamta... No, może nie musiałem czekać, ale nie trafiłem. Tak, tutaj, o, i teraz jest trochę bullshit, bo już tam w dole to nie wiadomo, co jest i nie ma jak się przekonać, co tam jest. Nie dało rady po prostu tego za pierwszym razem przejść. To jest bullshit, te dwie piły. No, to jest końcówka chyba pierwszej sekcji, bo widzę przełącznik. To jest pierwsza sekcja? Nie wiem, chyba tak. Wiem, że jest... w Białym Pałacu ukryta super trudna sekcja, ale jej nie zrobiłem, w ogóle nie znalazłem, więc nie jestem pewien, gdzie dokładnie ona jest. Ścieżka bólu czy coś tam. Kiedyś pewnie spróbuję, bo no cóż. A co ja tutaj robię? Nie wiem, co to było. A nie wiem, jeszcze oglądam, czy przypadkiem czegoś nie pominąłem. A, można się wyżyć, oczywiście. Tak, tu jest zamknięte. Jest ławeczka, na której można odpocząć. Ale jakoś specjalnie powodu do tego nie ma. Sobie na spokojnie jeszcze zwiedzam, czy coś tutaj, czy czegoś nie pominąłem, ale nie. Także za chwilę czas na kolejną sekwencję. Gdzie tutaj się w ogóle cofam? A, tutaj nie byłem. Ha. Tak, na początku tutaj zajrzałem. Ale ostatecznie stwierdziłem, że nie wiem, jakąś tam inną drogą poszedłem. A to jest tak. No tutaj widać mniej więcej, co trzeba zrobić. Skakać po ścianach i omijać te pilarki. Albo nie omijać. Tutaj, no, na razie one się poruszają dosyć powoli. Znaczy, w miarę. Więc nie jest to jakimś wielkim wyzwaniem. Też staram się tam patrzeć do góry, czy tam coś jest ciekawego. Ale na razie nie. O, kolejny nieco bullshitowy segment. No bo tutaj też, skąd miałem wiedzieć, że tam jest piła na samym dole? Że trzeba tak po środku zeskoczyć. No, ma się kontrolę w powietrzu, ale niewielką. Znaczy niewielką. No, za szybkie to są reakcje, jak dla mnie potrzebne. No tutaj kombinuję, że może dało się na górą no, przelecieć, ale nie, tam była skała. Czasami właśnie, no, czasami jakby pierwsze i drugie tło są takie delikatnie niejasne, ale jak już się właśnie przyzwyczaiło, że no, to jest skała, tędy się nie da, no to zczaiłem. Tutaj widać mniej więcej, co trzeba zrobić. Chyba, że się sfailuje. Tutaj jeszcze próbowałem na górze, ale nie, górą się nie da. Tutaj prościutko.
Tutaj też. Za pierwszym razem normalnie. Chwila, nie wiem. Chwila na rozmyślanie przed samobójstwem. Mam nadzieję, że te odgłosy pilarek nie będą zbyt głośne. Szczęście, że tutaj no stanąłem na podłodze przez ułamek sekundy i tu mnie zrespawnowało. No tutaj jak widać piły już nieco szybciej się poruszają. Tutaj jest bezpiecznie, więc można spokojnie się rozejrzeć. Też na razie bez jakiegoś wielkiego trudu. Moim Nemesis to chyba są te takie malutkie platformiki, z których często spadałem generalnie. Też nie mam jakby... nie mam w pamięci mięśniowej jak daleko dash nas przesuwa i tak dalej. Więc musiałem to trochę metodą prób i błędów robić. No dobra, tu jest interesujące. Ale też w miarę proste. No i chyba końcówka. Przynajmniej końcówka tej sekcji. Ale to nie koniec, no. To wydaje się takie dosyć randomowe. I dosyć mnie zaskoczyło, że za pierwszym razem przeszedłem. Żeby tylko sfejlować. Pewnie musiałem stanąć tam po prawej stronie ziemi, żeby mnie zrespawnowało. No ale nic. No i tak. To jest pierwszy segment, który bardzo dużo rage'a we mnie wzbudził. No ten początek jest w miarę okej, chociaż no... Też nie wiem, po co ja tutaj daszuję. Wystarczy chodzić. No i tak. Ta środkowa piła. Tyle tutaj po prostu siedziałem, że masakra. Nie wiem, próbowałem na milion sposobów. Nie mogłem wykminić, jak tutaj przez to przeskoczyć. A to dlatego, że no, znowu nadużywam dasha, a tutaj po prostu trzeba skoczyć double jumpem jakoś. Ja, no i też czasami niecierpliwość brała górę i właziłem tak w te piły bez sensu. No, prawie dobrze. A, chwila, czyli jednak z daszem się da. Byle tylko potem nieco się przesunąć. Może jeszcze kiedyś tam poeksperymentuję z tym, ale nie wiem, czy będę miał cierpliwość. No, ogólnie z daszem próbowałem i się to średnio kończyło zazwyczaj. No i tak, na tym nagraniu jest każda z moich no, pseudo śmierci, nazwijmy to. Każdy z moich respawnów, o może tak. No, raczej żadnego nie pominąłem. O, znów prawie się udało. Przypadkiem. No, teraz bardziej. I fail. No, to bolało. Raczej żadnej nie pominąłem. Dlatego ta edycja tyle trwała, że musiałem prawie klatka po klatce wszystko obejrzeć. No, nie aż tak, ale... A nagrania było około 3 godzin w sumie. No, chociaż już tam końcowa sekcja to była po pałacu. No, wreszcie. Tak. I co? No, poszedłem po rozum do głowy. W sumie to pewnie daszem dało się jeszcze sprzed tej pierwszej, znaczy pierwszej, przedostatniej jakby piły. No. Rozpoznanie terenu. Zastanawiam się, czy tutaj górą by się dało nad tą ruszającą się piłą. Może. Ale ciężko. Właśnie, muszę sobie obejrzeć jakiś speedrun tego pałacu. Tutaj jakoś znowu uparłem się, żeby Crystal Dasha używać. Chociaż zwykły dash, jakiś jump by w zupełności wystarczył. Przez to właziłem w piły albo jakieś takie rzeczy, no ale tak też można. To akurat nie był... O, tu był fuks dosyć spory. To nie był jakiś bardzo ciężki kawałek. No, te kolce na dachu są interesujące. Czy, nie wiem, czy coś tam jest na dole. Chwila.
A nie, dobra. Tu jest już wyłącznik, przełącznik. Było kilka takich segmentów, w których... W niektórych wydaje mi się, a w niektórych jestem pewien, że poszedłem nie tą drogą, co trzeba. Znaczy, powiedzmy, nie drogą, która była zamierzona. I to była jedna z nich. Chyba. W sumie nie wiem, bo nie mam pojęcia, co tam jest na górze. Bo ja próbowałem tutaj właśnie przez spory kawałek czasu wejść tam, jakby pod prąd. Ale fakt, że te piły właśnie jakby pod prąd latały, czynił to bardzo trudnym. I w końcu odpuściłem, więc... I najwyraźniej nie musiałem tam iść, więc wydaje mi się, że jakoś na skróty poszedłem. I się zastanawiam, jaka była teoretycznie zamierzona ścieżka, żeby to przejść. Więc pewnie jakoś nieświadomie jakiś skrót tutaj zrobiłem. Dobra, druga sekcja odhaczona. No, lewa i prawa. Znaczy, to jest lewa, pierwsza była prawa. Teraz jeszcze... No... Zastanawiało mnie to, o co chodzi tutaj. Więc próbowałem, o... Przypomniałem sobie, że można pogować na piłach. Tak jak na kolcach. Więc... No, jeszcze próbowałem tam... dłuższą chwilę wejść, ale w końcu odpuściłem. Także na oko wygląda to, jakby właśnie tamtędy trzeba było... No, bo to ma sens, bo właśnie teraz idę jakby pod prąd. Te piły jadą w moją stronę i dlatego to jest takie trudne. A gdybym szedł z góry, to by było łatwiejsze, bo łatwiej byłoby tych pił unikać jeżdżących. Także to chyba była zamierzona ścieżka, żeby tutaj jakoś z góry zejść, ale nie wiem. Będę musiał jakoś sobie zobaczyć. No i właśnie, piła tutaj już w czoło nas strzela i niestety. Także w końcu... Głos mi się troszkę łamie. Trzeba się napić kawy. W końcu stwierdziłem, że walić to. Skoro przełącznik wciśnięty, to chyba zrobiłem, co trzeba. I teraz, co te przełączniki zrobiły? Otworzyły nam windę do górnej części pałacu. A tutaj? Uhu, kolce. Ciekaw jestem, po co one tutaj są, bo jakoś specjalnie... Aha, tutaj jeszcze... Tak, obczajałem te ściany, czy czegoś nie ma, ale no... Nie zauważyłem pękniętych, z drugiej strony nie wiem. Po co są te kolce? No nie wiem. Nie wiem, gdzie jest to wejście do tej opcjonalnej ścieżki. Czy jest to właśnie jakaś ukryta ściana, czy coś innego? Później pewnie to sobie sprawdzę. O! Tu też jakoś bardzo problematyczne to było dla mnie, żeby... No, jakoś miałem problemy z atakowaniem tych owadów w locie ze ściany. Także troszkę mi tutaj krwi napluły. Napluły? Napsuły. No, to myślę, że... Znaczy, pewnie da się przeskoczyć pomiędzy tym owadem a piłą jakoś, ale aż tak precyzyjny to ja nie jestem. Albo nie byłem. No, o, prawie dobrze. Właśnie. Skok i dasz, spoko. Najgorzej właśnie jak cię odrzut wrzuci na piłę. Wtedy jest respawn od razu. No. Tutaj po prostu da się dasha i jumpa chyba zrobić. Tak patrzę teraz na to. Nie trzeba nawet tej muchy ostatniej atakować. No. Tutaj widzę na materiał, w edytorze, że jest trochę.
respawnów. No, tutaj wystarczyło zrobić chyba dasha i skok na koniec. Nawet bez atakowania tego. O. No i co? Prawie dobrze, ale nie wiem, jakiś fail na końcu zaszedł. No i widzę, że tutaj czasami albo często jakby mam problemy z odpowiednim wyregulowaniem siły skoku, czyli dłużej lub krócej tego, ten skok trzymać. O, tu już mniej więcej opanowałem tą sekcję. Myślę, że nie trzeba tej muchy w ogóle atakować. Tej ostatniej. O, wreszcie. Przecież to nie było takie trudne. Nie sławeczka. Pytanie. Co jest po prawej albo na dole? Ja też jakoś specjalnie na górze widzę kolce, chociaż no, mogłem spróbować, czy coś tam, czy czegoś tam nie ma. Po kolcach można chodzić. No ale dobra, idziemy do przodu. I co? Niespodzianka, więcej pilarek. Myślę, że... No, tutaj po prostu rozeznanie terenu. Myślę, że zdecydowanie dałoby się tutaj... Nie pomyślałem o tym, ale teraz jakoś mi tak to do głowy przyszło. Zdecydowanie dałoby się naszego dasha używać zupgrade'owanego, żeby przelatywać przez piły. Chociaż chwila. Bo ten dash ma niewrażliwość teraz, ale wydaje mi się, że to nie chroni przed piłami. Bo wydaje mi się, że coś takiego zaobserwowałem na nagraniu, że niby przez piłę jakby się przeleciałem z tą niewrażliwością, ale i tak mnie zrespawnowało. Albo może po prostu jednak, no nie wiem, jakoś źle wymierzyłem. Ale jeżeli się da, to... O! I tu jestem przekonany, że to był skrót. Że trzeba było teoretycznie tam po ścianie i do góry i w dół iść. Ale nie zamierzałem sobie utrudniać życia. To jestem raczej pewien, że to był skrót faktycznie. Który w miarę świadomie zrobiłem. No tutaj znów jakieś... delikatne problemy. Ale na szczęście tylko delikatne. Tutaj z kolei dasha właśnie powinienem bardziej używać. No. Dobra. I teraz co to jest ta droga tam z kolcami w lewo? No nie wiem właśnie. To wygląda jakby nas cofnęła. Chyba, że tutaj double jumpem właśnie można wyjść. Może to była jakby założona droga? Trudno powiedzieć, jak dla mnie. No tutaj jest w miarę łatwo. O, no i najlepsza część gry, czyli kolce, które się wysuwają ze ściany czy tam z podłogi. No widać, co tu trzeba zrobić, spogować na nich w odpowiednim momencie, ale jakoś miałem problem z wymierzeniem tego. Tutaj mam nadzieję, że te odgłosy nie będą zbyt głośne. Najwyżej sobie to jakoś tam zedytuję jeszcze audio. Pewnie przyciszę te sekcje, bo one faktycznie się robią głośne. Tym bardziej, że to chyba działa tak, że im więcej tych kolców jakby się pojawia na ekranie, tym wszystko jest głośniejsze. Tak, tutaj troszkę failów. No jakoś bardzo długo mi to nie zajęło. Co? Więcej kolców. Tutaj sekcja, gdzie no, trzeba zawisnąć w powietrzu i... jedna rzecz. Spadłem, ale się nie zabiłem, więc no cóż, trzeba powtarzać to wszystko. Dlatego po tym właśnie failu, kiedy musiałem to jeszcze raz zrobić i parę prób mi to zajęło, stwierdziłem, że okej, jeżeli spadam gdzieś, coś sfailowałem i spadam, to lepiej się zabić, żeby po prostu mnie zrespawnowało od razu, a nie cofnąć się do miejsca, w którym już byłem i będę musiał powtarzać jakieś sekwencje. O, tutaj to
Trochę ryzykownie zrobiłem, bo od razu dałem dasza tam dalej. Lepiej byłoby się zatrzymać po lewej stronie tego pilara tam z tymi kolcami, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale okej. Jesteśmy teraz u góry jakby tego, gdzie byłem wcześniej. Teraz tutaj właściwa ścieżka wydaje się, że jest tam po tej ścianie lewej, ale jak tam po tych kolcach spogować, to ja nie wiem, tych na lewo. Więc stwierdziłem, nie, olewam to i po prostu tędy pójdę. To wydaje się dużo łatwiejsze. No i raczej jest, nie wiem. No, tutaj prawie spadłem, ale się zreflektowałem. No nieważne, spadłem jednak, więc znowu powtórka wszystkiego. Kilka razy. Albo kilkanaście nawet, bo jakoś nagle mi to zaczęło gorzej iść. O, to bolało. Trzeba zwilżyć gardło. No śmieszne to jest wszystko. Tak, tutaj lepiej byłoby się daszować i przykleić do prawej ściany tego, znaczy do lewej, nie prawej. Ale, dobra. Tutaj nie muszę zeskakiwać, ale na wszelki wypadek zszedłem, żeby się na pewno zasejwowało. O nie! Ale! Właśnie, zabiłem się o kolce i na szczęście mnie zrespawnowało z powrotem w górze. Tutaj jakiś taki fail był dziwny. No i też, jeżeli widzę, że spadam, to staram się spaść tam tu na lewo, żeby gdzieś bardziej na dół nie spaść. O! Prawie dobrze. Tylko double jumpa jeszcze trzeba było zrobić. Teraz trochę faili na tym i chyba teraz się uda. O! Poszło. No dobra. Cała ta jakby lewa część tej sekwencji jest dla mnie niezrozumiała. O nie. W ogóle jej nie użyłem. Nie wiem, czy to właśnie była jakaś... Myślę, że tutaj też poszedłem na skróty. Że jakoś tam na lewo były rzeczy, po których teoretycznie trzeba było iść, ale niekoniecznie. No dobra. Więcej pił. Może król był zapalonym drwalem. Dwie zamknięte bramy i przełącznik już w zasięgu wzroku. Także jest motywacja. No tutaj niewiele się rusza, jeżeli cokolwiek, więc wygląda to na prostą rzecz. No i faktycznie pierwszy skok łatwy, drugi oczywiście jak zwykle. No ale ta sekwencja chyba nie była trudna, jeśli dobrze pamiętam. No tutaj można było też lekki skok i dash być może, albo coś takiego, albo double jump może, nie pamiętam. Nie, no zwykły skok chyba starczy. No albo tak. No i nieźle, nieźle. Aha, kolejny dosyć bullshitowy moment. Widać, o, tu byłem za wysoko. Widać, co tutaj trzeba zrobić, Crystal Dash. Ale na końcu trzeba skancelować w ostatnim momencie. No w sumie może nie był taki bullshitowy, jeżeli by się to za pierwszym razem udało. No. Kolejny skrót. Tutaj jestem przekonany, że trzeba było teoretycznie iść tam górą. Ja stwierdziłem, że walić to. Bogowanie na kolcach jest prostsze. I tak sfailowałem to parę razy. I tutaj jakoś, nie wiem, co ja tutaj sobie myślałem. Jak tutaj na tą prawą platformę wskoczyć? Jakieś kombinacje alpejskie wyczyniałem. Nie wiem, czemu ja tak to sobie utrudniałem. Ale przecież jest to trywialne. W końcu stwierdziłem, że zrobię dasza na ścianę. Nie wiem, okej, no tak też można. No, końcóweczka. Tutaj można się naciąć, jeżeli by się chciało od razu skakać tam na górę, ale widać, że te piły są tak zsynchronizowane, że się nie da. No dobra.
Tutaj chyba posta zrobiłem też wcześniej. To jest kawałek, który najwięcej krwi mi napluł, zdecydowanie. Jak będzie widać z ilości respawnów. To jest straszny bullshit według mnie. Bo, no nie wiem, po prostu jest to ciężkie, no. Próbowałem z desperacji z Crystal Dasha przelecieć, ale jednak nie. No, koncentracja i cóż. No, jesteśmy już pod końcem. W końcu pod końcem. Ostatnia sekcja. Trybiki się kręcą i fail, bo nie w tym momencie co trzeba. I znowu fail. A potem jeszcze więcej faili. Masakra po prostu. O, to chyba będzie udane przejście z tego co widzę. Po cięciach. Tak, tutaj trzeba skoczyć jak się te środkowe chowają. Dokładnie. Uff, dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Tam to już za nami, a teraz kolejny trochę bullshit. Coraz dłuższe. O, tutaj to chyba jest jedyne miejsce, gdzie może by się przydał ten amulet, który pozwala daszować w dół. W sumie nie wiem, czy ja go kiedykolwiek używałem. No, czy no, testowałem, ale poza tym to... Dobra. I teraz... No tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym. O, to był bullshit trochę według mnie. Że samo wejście na poziomą część tego kolca zadaje obrażenia. No. Na szczęście to aż tyle prób nie zajęło. Muzyka dla moich uszu. Teraz można się wyżyć. Podejrzewam, że specjalnie tutaj te przydupasy są właśnie, żeby rozładować agresję. Także, no nieźle. Kolejna część zrobiona, ale ile jeszcze przed nami? Nie wiedziałem właśnie, jak długie jest to miejsce. Mapy nie ma. Więc... Będę musiał sobie obejrzeć właśnie jakąś mapę tego, albo pooglądać generalnie, jak tutaj, jakie są skróty, jakie techniki można porobić. Jakieś speedruny. Właśnie widziałem? Tak, zacząłem oglądać sobie jakieś takie speedruny. Chyba w Games Done Quick jeden był 112% chyba? Znaczy nie, nie 112, a może? Nie, na pewno nie. Takiego jeszcze nie oglądałem. Oglądałem speedrun taki bez jakichś glitchy, po prostu zwykły, że Hollow Knighta zabić. To on tam bodajże 40 minut trwa, więc spoko. Ale dobra, trochę się rozgadałem, a tutaj zamiast komentować co się dzieje. No w sumie nic jakiegoś specjalnego, więc okej. Okay. Jeszcze o tych speedrunach. Wiem, że są jakieś achievementy speedrunowe, chyba 5 godzin jest taki najmniejszy czas, więc no, ciekawe. Może spróbuję zrobić wszystkie achievementy, chociaż wiem, że Pantheon jest bardzo ciężką rzeczą. Plus ta ostatnia próba w Koloseum też nie jest trywialna. No, to było proste. Ale tak, nie patrz, właśnie, był też speedrun taki, który jakby, żeby zabić tego prawdziwego bossa. Oglądałem ten speedrun, ale tego ostatniego bossa sobie przewinąłem, żeby nie widzieć jak on działa. Także... No... Ta sekcja też mi trochę napsuła krwi. Bo to już chyba jest to, co myślę. Jeśli dobrze widzę, może nie wiem. Czy na początek
Na razie trochę prób i błędów, ale w miarę tam szybko zajeżyłem, co tu trzeba zrobić. Po prostu przejść tutaj, potem Crystal Dash i zahaczyć o górkę, ale jakoś się udało. Tak, to już chyba jest to. No i co? Kolce oczywiście, więcej kolców. Okej, okay. Ostrożnie. No już prawie. I niespodzianka, jeszcze więcej kolców. Także te... Tutaj parę razy, o, też jak spadałem, to zawsze starałem się wpaść gdzieś na kolce już, żeby się zabić, zrespawnować, a nie cofnąć gdzieś tam do jakiejś poprzedniej sekwencji. O, pierwszy raz tutaj się udało przejść, no to Crystal Dash. I co? Fuck you. Jak tutaj, pamiętam, że po tym, tak stanąłem tutaj po respawnie i tylko WTF, jak tutaj mógł człowiek zareagować na to, widząc to po raz pierwszy. To był bullshit. Zdecydowany. Nie wiem, jakoś... O, tutaj to nie wiem, ze trzy obrażenia czasami dostawałem. Szok. No nie jest to przecież takie trudne. Już tutaj prawie się udało. Potem jeszcze failowałem gdzieś w międzyczasie. No, no znów prawie się udało. A, walczyłem! Ale w końcu stwierdziłem, dość tego, czas się zabić. Szok. Po prostu szok. No. Dobra. Tutaj już tą pierwszą sekwencję opanowałem prawie do perfekcji, ale wciąż czasami nie trafiałem w dziurę, nie wiem jak. Z tym Crystal Dashem, no ale przynajmniej da się odzyskać jeszcze panowanie. No i dobra. Idziemy. No te trzecie kolce są takie trochę nieprzyjemne. Lecimy. I tak dostałem, ale wreszcie kuźwa się udało. Także kamień nerkowy spadł mi z serca, jak to mawiał mój kolega grubszy. Pozdrawiam, jeżeli jeszcze żyję. No i dobra. I teraz to już takie... Zaczęła we mnie kiełkować myśl, czy to już koniec, bo jakoś tak dziwnie to wszystko wygląda. A właśnie, tam chyba sobie pauzę zrobiłem, żeby sprawdzić nagranie. 2,5 godziny w tym momencie było. Tam pewnie z jakimiś przerwami na odreagowanie stresu. Lecimy. I co? I lecimy. Nawet tu ładnie. I teraz wracamy do komentarza na żywo. Czy to jest koniec? Wiele niecenzuralnych słów padło tutaj podczas tej sekcji. To miał być produktywny dzień, a nie wiem ile już tutaj siedzę w tym cholernym pałacu. Szczególnie ta końcówka po prostu już mnie zaczęła naprawdę triggerować. No dobrze, no nie było to jakieś takie... Nie zajęło mi to więcej niż powiedzmy 2 godziny, więc nie jest jeszcze całkowitym bullshitem, ale... No zdecydowanie bez regeneracji czy tam czegoś takiego to byłoby ciężko. Gdybym mógł umrzeć faktycznie, no to uff. Smuteczek. Te kuźwa kolce, które się wysuwały ze ścian, to właśnie chyba najgorsza sprawa. Ta sekcja z tym takim korytarzem, gdzie z góry i dołu wyłaziły. Jeszcze potem, jak się spadało. Rozumiem, że to nie jest król. Może da się go... To kolejny z tych jego przydupasów. Nawet kilka sztuk. Pieczęć króla. Czy też raczej pieczęć Hollow Nest. Ha, no dobra. To jest winda. A co jest tu? Czy to jeszcze nie koniec? Że dają nam duszę. Może będzie boss fight na samym końcu. O Boże.
Ciekaw jestem, czy w jednej z tych wind, znaczy w korytarzu sprawdzałem, czy nie ma jakichś rozwalalnych ścian, ale nic nie znalazłem, ale może gdzieś jeszcze coś tam jest. O Boże. No, ciemno się robi. Czy znalazłem króla? Mam nadzieję, że da się go zdzielić tym. Żadna cena nie jest zbyt wysoka. Czy ja wiem? I co? Aha. Tak się zastanawiałem, czy możemy coś tu zrobić. Możemy. On po prostu nie żyje w swoim śnie, ale to jak to jest w ogóle możliwe? O! Królewska dusza. No tego się spodziewałem. O i koniec po prostu. To teraz jestem ciekaw, co tam było z prawej, jeżeli cokolwiek. Dusza wyrma, dusza korzenia, serce próżni. Dusza korzenia? A, no tak. Wyrm i korzeń. Król i królowa. Ale jeszcze serce próżni. Ha. Serce próżni. Brakuje nam wciąż jednego amuletu, więc... Królewska dusza, co to w ogóle robi? Święty amulet symbolizujący Unię Istot Wyższych. Posiadacz będzie powoli absorbował zawartą w amulecie nieograniczoną duszę. Chwila, chwila, otwiera drogę do miejsca narodzin. Czy może to nam otworzy tam drogę w głąb otchłani? Nie wiem, czy coś tam jeszcze, jakichś rzeczy nie ma w tym białym pałacu, ale jakoś specjalnie mnie to specjalnie nie tegys nie bawi, żeby tam wracać. Może kiedyś, żeby tam naprawdę wszystko zrobić w grze, co się da zrobić, ale nie teraz. Dobra, założę kompas. No i co to robi? Generuje duszę z powietrza? Chyba tak. O, panie. No dobra. I to nawet w miarę szybko generuje. Ha. Teraz pytanie, czy w dzienniku jeszcze czegoś nie było? Chyba nie. Król się nie pojawił tutaj. Dobra, no to idziemy do otchłani w takim razie. Zobaczymy, czy coś tam się zadzieje. Z prawej nie widzę, żeby tu coś było. Z lewej były te drzwi. Więc tam się chyba udamy. Przynajmniej najpierw. Właśnie, czyli wyższe istoty to... Król i królowa, czy plus, nie wiem, no... Ja najwyraźniej też jestem wyższą istotą. Gdzie to było? Unia Istot Wyższych. Wyrm i korzeń, co w sumie jest ciekawe dosyć. No akurat tutaj w sumie dusza, znaczy no, generacja duszy się przyda, bo... bo co? Bo tutaj poza tymi robaczkami za bardzo duszy nie ma jak generować. Teraz gdzie to było? Troszkę niżej.
Tu. Czy to to? To nie to! Co? No w sumie okej, no ma to sens, bo to ma jakiś ciemnoniebieski kamień. To ma jakiś kurde związek z tymi motylkami i błękitną krwią. Otwiera drogę do miejsca narodzin. Nie wiem, może tam gdzieś w głębi jeszcze poszukam. Próżnia, moc bez jedności. Czyli nasz zupgrade'owany ostrze snów jest w stanie teraz się przebić, ale... Próżnia, moc bez jedności. Na razie nic nie znalazłem. Aha. Czy to jest moje miejsce narodzin? Okej, sprawdziłem tak na szybko, bez większych spoilerów, czy to mi nie wykluczy jakiegoś zakończenia, ale chyba nie. Tak naprawdę tylko chyba to podstawowe zakończenie można było mieć wykluczone. Ale myślę, że już nam to nie grozi, także możemy tu wejść. Czyli co, to jest miejsce moich narodzin? Bardzo radosne. O, bariera. Ciekawe właśnie. Trochę jest tutaj tych masek, także... Także no... Sporo jakichś moich kopii tutaj się musiało przewinąć przez to wszystko. Ciekawy labirynt. Zastanawiam się, czy może coś tutaj jest, czy nie. Coś, co można by pominąć. Podejrzewam, że niezależnie od tego, gdzie pójdziemy, to i tak trafimy w to samo miejsce. To wydaje się zbyt ważnym miejscem, żeby można tu było coś pominąć. Ale zabić się można pewnie. Do góry czy do dołu? Któż to wie? Ciekawe, że te moje zagubione dusze, znaczy moje dusze, wydają dźwięk jak jakiś wiatr. Wesoło tu, nie powiem. Oho. Chyba dokądś dochodzimy. A, to bariera. Wygląda jak jajo z zębami. Może... chyba nie mam już... A w sumie... Sekretne jajo. Nie mam, ale widzę ikonkę. Jest tam pieczęć króla na niej, a tutaj to nie jestem pewien, co tu jest. Oho. Moje odbicie.
Żadna cena nie jest zbyt wysoka, tak już to słyszałem. Żeby królestwo przetrwało. O. O, mogę się ruszać? Czy tak powstałem? Jakiś odpad z tego procesu? Nie mam mapy, nie mam inwentory. Tak musiałem powstać. Nie mam życia. Żadnego umysłu, by rozmyślać. No tak, też to słyszeliśmy gdzieś, że ceną tej jedności, tego królestwa był właśnie brak własnego umysłu, jakby brak indywidualności. Żadnej woli, by ją złamać. Żadnego głosu, by okazywać cierpienie. To mi się trochę kojarzy z jakimiś, powiedzmy, z takimi klasykami jak Nowy Wspaniały Świat. Zrodzony z Boga i próżni. Ale kto? Ha. Czy to jest... Czy to był ten właściwy pusty rycerz? Chyba tak. Ty zapieczętujesz oślepiające światło, które prześladuje ich sny. Mhm. To by się zgadzało. Tyś jest naczyniem. Tyś jest Hollow Knight. O! Serce próżni. No, czyli ja jestem... No, trudno powiedzieć, czy ja jestem nieudanym naczyniem, które jakoś tutaj... Ale wciąż nie wiem w sumie, jak się wydostałem stąd, skoro król z właściwym Hollow Knightem sobie wyszli, a ja spadłem tutaj z powrotem, więc może Hornet mnie wydostała? W sumie o niej za wiele nie wiemy. O, no tak, barierka. Zaraz, moment. Chwila, moment. Co? Aha, czyli tamten amulet się przemienił w to i jest automatycznie zaekwipowany i kosztuje 0. Serce próżni, pustka, która była ukryta w środku, teraz została uwolniona. Jednoczy próżnię, podporządkowując ją woli posiadacza. Jest integralną częścią i nie może zostać odpięty. No ale co on robi, to inna kwestia, nie mam pojęcia. Dobra, trzeba stąd jakoś wyjść. O! Oni chyba już mnie nie atakują. To ja jestem próżnią. Ciekawe. Czy to znaczy, że te wszystkie jakieś nie do końca uformowane dusze mogą być uwolnione? W
tej chwili. Halo? Próżnia się mnie nie ima już teraz, więc jestem ciekaw, czy na przykład będę mógł się kąpać w tej próżniowej wodzie. Tak. Nieźle, nieźle. Nie wiem, czy coś nam to jakby... czy jakieś nowe możliwości to przed nami otwiera. Nie sądzę. Bo raczej to, po co tu miałem przyjść, to już mam. Ale kto wie, jeszcze się przejdę tam do tej statuły, bo to jest ciekawe, co to w ogóle było. Władca cieni. Czy tym teraz jestem? A kim ty jesteś? O, to jest pytanie. No nic, to w sumie dalej nie wiem, co dalej. Dalej nie wiem, co dalej. Może przejdę się do tych niebieskich drzwi. O, co to za glitch jakiś ciekawy? Nie wiem, pogadamy z jakimiś NPC-ami, coś w ten deseń, zobaczymy. Może teraz powinienem po prostu iść walczyć z pustym rycerzem. Ale to chyba sobie zostawimy na jakiś inny czas. Nie wiem jeszcze.